Zgadzam się, robi bardzo dobrą marketingową pracę i naprawdę robi wszystko dlatego, żeby zachęcić tych młodych chłopaków. Moim zdaniem teraz też doba jest nie jest najłatwiejsza do pozyskiwania w ogóle nowych ludzi do sportu i młodych ludzi do sportu, ale przez to wszystko ja bym powiedział, że jest parę tych adeptów i co jest dobre, to każdy rok pojawia się ktoś nowy. Ktoś czasem oczywiście odpadnie też, ale też co roku się pojawiają te nowe twarze, także to jest dobrze i to, że oni robią naprawdę tą robotę tak, jak to mają robić, to też powoduje to, że ci chłopacy i nawet jedna dziewczyna jeździ, także to jest fajne, że jest ta chęć, także oczywiście każdy życzy sobie jak najwięcej i może nie są to takie ilości, które by sobie życzyli, ale uważam, że systematyczną pracą też klub może dojść do tego, że tych adeptów będzie dużo więcej. Ten cały finał był bardzo emocjonujący. Finały takie są, dużo ludzi, walka o Mistrzostwo Polski, to naprawdę to jest świetne. Wynik na styku, cały mecz, naprawdę moim zdaniem to było, mogło się podobać kibicom, było to napięte i dramaturgia tutaj była na najwyższym stopniu i do tego jeszcze ten łańcuch, który był wspomniany, no tak jest motorsport i takie sport w ogóle, takie życie, czasem już się zdarzają rzeczy, na które nie mamy mi wpływu i niestety to się zdarzyło i nic, trzeba to zaakceptować i trzeba iść dalej. Ja bardzo lubię włoską kuchnię, bardzo lubię kuchnię mojej żony, ale mówię, lubię bardzo makarony, lubię pizzę, lubię po prostu włoską kuchnię. Strach nie czuję, stres nie czuję, dopóki sam sobie go jakoś nie wywieram i staram się nie wywierać stres na siebie. I generalnie to nic nie czuję, bo człowiek jest w takim stanie bez myślenia i kiedy stoję pod taśmą, to nie mam, to mam zero myślenia w głowie. Lub kiedy mam jakieś myślenia, to już po długich latach doświadczenia i ciężkiego, bo to jest ciężki trening psychologiczny z różnymi psychologami. Staram się dojść do stanu, że w ogóle jestem w stanie bez myślenia i wtedy dopiero możesz zdobywać sensowne jakieś wyniki w sporcie, kiedy odłączysz głowę. Także nie myślę. Ja myślę, że ta odpowiedzialność leży na barkach całej drużyny, bo to jest wynik drużyny, nie tylko indywidualności. Owszem, moje doświadczenie i moją dobrą jazdą chcę być mocnym punktem drużyny, to się zgadza i chcę zdobywać jak najwięcej punktów, to jest tylko możliwe dla całej drużyny, ale mówię, no zdajmy sobie sprawę z tego, że cała drużyna musi zdać na wysokości zadania i wszyscy musimy dorzucać te bardzo ważne punkty. Pozdrawiam. Lubię spędzać czas z moją rodziną najbardziej ze wszystkiego. Lubię aktywnie spędzać czas sportowo, jeździć na rowerze, różne pobyty w lesie, w naturze. Lubię po prostu, lubię aktywnie spędzać czas i najlepiej, że to jest z moimi synami i z moją żoną. Żarnowica i Gorzów. Chciałbym jedno i drugie i zrobię co w mojej mocy wszystko, żeby tak się stało. O, świetnie. To było najlepsze uczucie, jakie kiedy miałem naprawdę wygrać polską ligę, to jest świetne. Udało mi się to tylko raz, ale fajnie, że z drużyną z Tarnowa i naprawdę na te czasy mam mega super wspomnienia, także jedno z moich najlepszych wspomnień.
Seriál oglądam, o, ostatnio oglądałem seriál, ktorý sa nazýva Nemocnica, čili po polsku špitál. Je to slovácky seriál, v ktorým gra moja žona, direktorka špitala, takže oglądam vlastne ten seriál ostatnio. Je to vlastne z takého ze špitala, je to o lekážach, o tým, aké sú zviązky medzi lekážami, jak to tam poprostu všetko funkcionuje, no i moja žona, fajne, že tam gra, bo gra fajną rolę. Nie jest to łatwa rola, ale jest to rola dyrektora i ona czasem jest bardzo mocna, czasem jest taka funny trochę, ale mówię, jest to fajne. Lubię na to popatrzeć. Żona to nie włącza, także ja z chłopakami moimi to włączamy i patrzymy na mamusię i na żonę.